To nie jest pierwszy raz, kiedy taki pomysł powstał, mówi Dariusz Zawadzki. W Kołobrzegu mówiło się o tym już 7 lat temu, ale nie znalazło to szerszego poparcia. Konkretnie chodzi o to, żeby miasto w porozumieniu z radami osiedli albo z mieszkańcami danej dzielnicy wyznaczyło określoną ilość miejsc pod utworzenia grilla w przyszłości. Na początek chodzi o to, żeby zabezpieczyć podłoże w bezpieczny sposób, żeby w przypadku, nie daj Boże, nieszczęścia, nic tam się złego nie stało, żeby takie miejsca wyznaczone zaopatrzyć w dwa pojemniki, czyli jeden pojemnik na popiół, drugi pojemnik na resztki. I rozumiem, że w dobie pandemii nie ma finansów w tym roku na ten cel, ale w roku przyszłym, żeby zagospodarować środki budżetowe w budżecie miasta po to, żeby utworzyć grill już z prawdziwego zdarzenia dla mieszkańców. A miejsc, gdzie taki grill mógłby powstać, jest w naszym mieście sporo. Oczywiście wyjątkiem są parki zabytkowe. Tam nie wolno tego typu urządzeń stawiać. To już uprzedzam z góry. Natomiast jest wiele miejsc, wiemy, że mieszkańcy chcą grillować, chcą integrować się między sobą. Wiemy, że za na przykład grillowanie na balkonie czy na terenie osiedla, blokowiska grożą kary od 100 zł do 500 zł. Dlatego ja myślałem, żeby wyjść naprzeciw mieszkańcom i takie miejsca stworzyć. Takie miejsca funkcjonują już w wielu miastach w Polsce. Radny przekonuje, że utworzenie miejsc do grillowania miałoby pozytywny wymiar społeczny. To nie chodzi tylko o dorosłych. Przecież Kołobrzeżanie nie mają generalnie gdzie się spotykać. A proszę sobie wyobrazić, czy nie byłoby to latem piękne miejsce na przykład na zorganizowanie urodzin dla dziecka. Moim zdaniem tak. Chodzi o to, żeby mieszkańcy sami wiedzą, co, gdzie to utworzyć. Dlatego ja zaproponowałem, żeby skonsultować się z radami osiedli, póki jeszcze istnieją, tudzież z mieszkańcami. Ja bym widział na przykład kilka propozycji. Albo na Zygmuntowskiej przy rzece Parsencie, bądź przy kanale drzewnym z drugiej strony. To już jest rzecz do wyboru przez mieszkańców. Albo w okolicach Parku Henryka Dąbrowskiego, oczywiście nie w samym zabytku, tylko gdzieś na terenie zielonym, otwartym, dobudować do tego terenu, co będzie zagospodarowane i zrobić takie miejsce. Większość mieszkańców pozytywnie odnosi się do pomysłu utworzenia miejsc do wspólnego grillowania. Interpelacja Dariusza Zawadzkiego trafiła w tej sprawie do urzędu. Jak do pomysłu odniesie się miasto?